dzień dobry. No dzisiaj stety, niestety nie ma wymówki, także zaczynam dzień od jogi asztangi z moją ukochaną matą Miamiko. Świeży sok z selera, dzień drugi. Postanowiłam, że w dzisiejszym filmie pokażę wam moje nowe ulubione śniadanie i akurat dzisiaj będzie to śniadanie na bazie pomosy, bo moje śniadanie składa się z trzech części. Jakiejś kaszy ugotowanej, owoców, takiego mleko koktajlu bananowego, cynamonu i orzechów. Ja do tego sobie dorzucam też więcej rzeczy, ale generalnie mamy te cztery części, czyli kasza, owoce, bananowe mleko lub jakieś po prostu smoothie i orzechy. No cynamon to też jest opcjonalny, ale ja uwielbiam, także gotuję sobie cztery łyżki komosy na wodzie i będziemy tworzyć mojego bowla śniadaniowego. Boże, nie mogę się wysłowić. Więc tak, banana rozgniotę widelcem, dodam mleko, żeby stworzyć smoothie bez używania blendera. Orzechy połupałam, to jest taka garść orzechów i teraz wam pokażę resztę mojego talerza. Tutaj wrzuciłam sobie moje owoce do miseczki po komosie z odrobiną masła orzechowego w proszku, ale to jest opcjonalne, chodzi o to, żeby one się rozmroziły, nawet nie chcę, żeby się z nich zrobiła jakaś wielka ciapa. Dobra, tutaj mam komosę, dodałam do niej tylko cynamon i to jest, po tym jak mi poleciliście, jest cynamon cejloński, który nie pamiętam gdzie kupiłam, w jakimś sklepie ze zdrową żywnością. W każdym razie komosa jest fajna i sypka, bo wtedy to śniadanie ma sens, przynajmniej moim zdaniem wtedy jest o wiele smaczniejsze. Jeszcze zazwyczaj do gotowania dodaję sobie jagody goji, ale już ich nie mam w domu, więc ich nie dodałam. Well, szokujące to było. Dostałam wiadomość. Dobra, to co robimy teraz? To ja różnie przygotowuję tego bowla, ale dzisiaj mam ochotę na taką formę, czyli upchnęłam sobie mniej więcej na środek tę komosę i teraz biorę sobie moje owocki i wrzucam je z jednej strony. No nie poszalałam z ilością, powiem wam. Ale mam powód, wyobraźcie sobie. A powodem jest to, że lecę dzisiaj na lunch całkiem niedługo. Więc nie chciałam też szaleć, bo będzie wspaniała uczta. Tutaj mam rozbełtanego banana z mlekiem ryżowym i z cynamonem i wleję go sobie tu. Zazwyczaj to w ogóle robię tak, słuchajcie, że część sobie wkładam do talerza, czy tam do miski, a resztę sobie dokładam w trakcie jedzenia, czyli mam taki bufet, ale powiem szczerze, że nie jest to jakoś super praktyczne, bo tak teraz zanim usiądę, to sobie już posprzątam. No i będzie super. Także ja oczywiście zawsze wszystko muszę skrzybać do końca. Tutaj mam moje orzechy, które przed chwilą łupałam i po prostu zasypuję wszystko tymi orzechami. Orzechy to jest moja ukochana część tego śniadania, ale tak naprawdę to wszystko smakuje najlepiej po prostu, jak jest wszystko razem. O, to jeszcze sobie poprawię design. Nie wiem, o co chodzi, że dostaję teraz wszystkie wiadomości świata, słuchajcie. Zazwyczaj tak się nie dzieje. Aż tak się ludzie o mnie nie upominają. W każdym razie jest, słuchajcie, kurde, już prawie 10. Ja nie wiem, jak ja to robię. Ale dobra, lecę jeść, mam do tego jeszcze kawkę. Mam od rana do zmontowania parę rzeczy. Tak się prezentuje moje siadanko. A, jeszcze bym zapomniała. Do tego dorzucam nasiona konopi, których nigdy nie za wiele. No i tak wygląda moje śniadanie i tak wygląda ono zazwyczaj. Czasami jest to jaglanka, czasami jest to komosa, ale te dodatki są podobne. Także lecę montować i widzimy się później. Uprzedzałam, że to będzie vlogmas unboxingu. Słuchajcie, dostałam właśnie paczkę przepiękną różową od Tango Teasera. Także nie wiem, czy stosujecie
szczotki Tangle Teaser. Wow! Boże, ale piękne! No, wyostrz się. Czy wy to widzicie? Ale jaja. Ale bomba. Dzięki, Tangle Teaser. Wow. Czad. W ulubieńcach listopada wspomniałam wam, że przerzuciłam się całkowicie prawie już na kosmetyki naturalne i że będę stopniowo pokazywała wam moich ulubieńców i produkty, które stosuję. I byłam bardzo bliska wrzucenia właśnie tego olejku do ulubieńców, ale chciałam go jeszcze dłużej potestować. Jest to olejek Acne Serum, czyli serum na trądzik marki Sagrada Natura. To jest serum na bazie oleju arganowego, który ja stosowałam przez większość zeszłego miesiąca i stosuję nadal, zamiast kremu tak naprawdę. W ogóle marka Sagrada Natura to jest cudowna firma. Jest to czeska marka, która sprowadza ekologiczny olej arganowy i opuncjowy z manufaktur Fairtrade, z tego co wiem, w Maroku. Jest to olej najwyższej jakości. W składzie tego olejku mamy, tak jak wiecie, rumian rzymski i te inne składniki, które ciężko jest mi przeczytać przez podgląd w aparacie, ale sami to dokładnie widzicie, ale jest na bazie czystego oleju arganowego. Ja mam skórę z problemami często, tak jak widzicie, pojawiają się na niej wypryski, także dla mnie to serum jest naprawdę wspaniałe i kojące. To jest w ogóle ich podstawowy produkt, czyli po prostu 100% bio olej arganowy, on ma certyfikat EcoCert i na jego bazie jest stworzone tamto serum, natomiast ja tego oleju używam zazwyczaj do ciała, jako balsamu do ciała, tak, ale to jest oczywiście olejek, to jest w ogóle też większa pojemność. I jeszcze w ramach ciekawostki dodam wam, że stosowałam zamiennie to serum na twarz w Tajlandii. Do Tajlandii wzięłam ze sobą tylko to serum. Jest to serum łagodzące, które idealnie sprawdza się, kiedy nasza skóra ma kontakt ze słońcem, jest lekko podrażniona, także to serum łagodzące u mnie było naprawdę super rozwiązaniem. Podstawą jest olej arganowy, którego właściwości można by wypisać na ekranie i może właśnie to zrobię. To mówi samo za siebie. Ja nie byłam na początku na bieżąco z tym trendem i z tym szałem na olej arganowy, ale teraz rozumiem, o co chodziło i z wielką chęcią korzystam z naturalnych produktów ekologicznych. Dzień dobry kochani, witam was 5 grudnia, chociaż dla was jest trochę później. Ja trochę się ogarnęłam, jak widać. Zmontowałam film, zrobiłam zdjęcie, zrobiłam pranie. Wow. I za chwilę się zbieram. Za jakieś 45 minut muszę wyjść. Teraz trochę się muszę pouczyć, o czym wam powiem przy innej okazji. Ale tak jak mówiłam, idę na lunch, idę do roślinnej bazy, czyli do nowego miejsca w Łodzi. Zabieram was oczywiście ze sobą i więcej wam opowiem, o co chodzi, bo nie jest to typowa restauracja. Jest to bardzo fajny koncept. Nowy koncept mojej znajomej Moniki Kochanek i później wam opowiem, czym to się je, ha, dosłownie. A teraz zrobiłam sobie zieloną herbatę z kawałkami pigwy na rozgrzanie i czeka mnie 10-minutowy spacer. W ogóle za mną tam widać jeszcze jakieś pudła. Posprzątam na święta, obiecuję. Wszystkim, którzy nie są z Łodzi, chciałabym powiedzieć, że mamy w Łodzi dzielnicę, to raczej kompleks budynków, który nazywa się Manhattan. Tutaj w centrum, jak widać, to budząco podobne. I tam się właśnie wybieram po raz pierwszy w życiu. Manhattan. Tylko powiedz mi, jak by się nazwała. Wiesz co? Nie wiem, jak ją nazwać. Zupa warzywna z glonami. I grzybami, tak. Mm. Po prostu B12 wpłynie. I to jest czarne risotto z dynią. No, z pieczoną dynią i z papryką. I fenku z pomarańczą i chili. Trochę jarmużu. Właśnie wróciłam do domu z cudownego spotkania z Moniką, o którym muszę wam powiedzieć, ponieważ Monika jest wegańskim, roślinnym szefem kuchni i właśnie ruszyła swoim nowym projektem o nazwie Baza Roślinna,
I na ten moment to, co mogę Wam zdradzić, to to, że jeżeli jesteście z Łodzi, to możecie składać zamówienia na roślinny catering świąteczny i sylwestrowy. Podlinkuję Wam stronę na Facebooku Moniki, bo tam macie pełne menu z cudownymi daniami. Szczerze, jest to najlepsze wegańskie jedzenie, jakie w życiu jadłam. Domowe, przepyszne, zdrowe, gotowane z pasją, z samą dobrą energią. I tak naprawdę jest w tym tyle kunsztu i wiedzy i zaangażowania i też dbania o produkty, bo to jest tutaj w ogóle kluczowe, tego powinnam zacząć, o jakość produktów i o to, skąd pochodzą, w jakich warunkach zostały wyhodowane, że ja podpisuję się pod tym całą sobą. Jedzenie było boskie i słuchajcie, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że nie ma jak deser orzechowy i dostałam w słoiczku od Moniki deser orzechowo-bananowy z ciasteczkami, który jest po prostu obłędny, ale zachowałam go na później. No, teraz jest 16:30 i jestem już w domku, także będę sobie trochę sprzątać, trochę siedzieć na komputerze, trochę odpowiadać na maile i widzimy się przy obiadku. Mamuni, jak to się nazywa? Filozof. To znaczy? Filozof z Grecji. Shepherd's pie a la Grecja. Nie no, nie powiedziane było, że to jest Grecja, raczej po holendersku. Czemu Kubuniek tak mówi? Bo filozof, to mi się kojarzy. A tu mamy pora z bułeczką, którą zrobiłam z płatków. A tutaj moja ulubiona surówka. Jasne. Moja ulubiona surówka. Hej. Znaczy, pięknie. Od nas. Hmm? Pięknie to wygląda. Mm-hmm. Tak swojsko bym powiedziała. A ten takie rozumowania, niech premier się przesiądzie z pendolina na bryczkę, no jeżeli... Wyglądam jak 8 nieszczęść, bo się cała rozmazałam, bo trochę przysnęłam i chciałam się z Wami pożegnać, polecić Wam film, który dzisiaj obejrzałam, czyli Kobiety XXI wieku z Gretą Gerwig, Annette Bening, Elle Fanning. Jest bardzo fajny film, bardzo dobry film, obyczajowy. I koniecznie go obejrzyjcie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro w kolejnym Vlogmasie. Pa!